Szczeciński szybki tramwaj przeszedł dziś pierwszy poważny test. Trasę biegnącą ulicami Energetyków i Gdańską aż do basenu górniczego pokonał skład pasażerski. Specjaliści sprawdzali torowisko, działanie pantografu z siecią trakcyjną oraz układ przystanków. Dopatrzyli się tylko drobnych mankamentów. Jutro tę samą trasę pokona tramwaj typu Swing. Sprawdzian całego torowiska aż do pętli Turkusowa jest zaplanowany na przyszły tydzień. Jeżeli wszystko odbędzie się sprawnie, to trasa łącząca prawo i lewobrzeżną część Szczecina zacznie działać 29 sierpnia. Koszt inwestycji to około 190 milionów złotych. To są wiadomości Radia Szczecin. Do końca sierpnia potrwają ograniczenia w dostawach prądu. Rząd wydał dziś rozporządzenie w tej sprawie. Ograniczenia związane są z upałami i niskimi stanami wód w rzekach i jeziorach. Jednocześnie Rada Ministrów zapewnia, że odbiorcy indywidualni, szpitale, obiekty wojskowe i lotniska nie muszą obawiać się okresowych wyłączeń prądu. Ograniczenia w dostawie obowiązują także największe przedsiębiorstwa w naszym regionie, m.in. zakłady chemiczne Police czy fabrykę opon Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim. Więcej na radioszczecin.pl. Blisko 150 finałowych zdjęć prestiżowego konkursu fotografii prasowej można oglądać w galerii Kaskada w Szczecinie. To w ramach wystawy Grand Press Photo 2015. Wśród eksponowanych fotografii jest zdjęcie szczecińskiego fotoreportera Andrzeja Szkockiego. Nie mogło też zabraknąć zdobywcy tytułu Picture of the Year, czyli nagrody głównej. Fotografia Macieja Moskwy przedstawia 12-letniego Syryjczyka w obozie dla uchodźców. Organizatorem Grand Press Photo jest miesięcznik Press. Wystawa potrwa do 27 sierpnia. W Szczecinie 32 stopnie, temperatura bardzo powoli spada. Wieczorem słupki rtęci zatrzymają się na 25 kresce. Nad morzem jest teraz nieco chłodniej, Świnoujście 29, w Kołobrzegu 31 stopni. Ciśnienie dość wysokie i stabilne. Wieczorem i w nocy mogą pojawić się chmury i przelotny deszcz, a jutro burze. Słabo wieje ze wschodu. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Spada bezrobocie. W kraju jest już tylko 10%. W zachodniopomorskim wciąż jednak ten wskaźnik jest wyższy. Wynosi 13%. Czy powoduje to specyfika regionu? Brak wielkich zakładów pracy? A może oferty pracy, których liczba rośnie, nie są atrakcyjne dla bezrobotnych?